Zanim przejdziemy do działu siódmego pod tytułem Zakupy i usługi, jak zwykle odpytam Was z poprzedniego działu, a mianowicie z działu szóstego. Spróbujcie odpowiedzieć na 10 krótkich pytań. Jak w języku niemieckim powiemy przymiotnik smaczny? Lecker, pikantny. Würzig, naleśniki. Pfannkuchen, obsługa. Die Bedienung, cukiernia. Die Konditorei, deser. Die Nachspeise, smarować, na przykład masłem kromkę chleba. Schmieren, orzechy. Die Nüsse, czosnek. Der Knoblauch. I ostatni wyraz, pstrąg. Die Forelle. Jeśli odpowiedzieliście na wszystkie te pytania, oznacza to, iż dział szósty jest opanowany, a zatem przechodzimy do działu siódmego. Dzisiaj rozmawiamy o zakupach i usługach, a po niemiecku to Die Einkäufe. Die Einkäufe. Jak zwykle spróbujcie zmieścić się w lukach. Piekarnia. Die Bäckerei. Kwiaciarnia. Das Blumengeschäft. Księgarnia. Die Buchhandlung. Cukiernia. Die Konditorei. Sklep z zabawkami. Das Spielwarengeschäft. Dział, jakieś stoisko w dużym sklepie. Die Abteilung. Wybór. Die Auswahl. Obsługa. Die Bedienung. Oferta. Das Angebot. Wózek na zakupy. Der Einkaufswagen. Rozmiar. Die Größe. Paragon. Der Kassenzettel. Torebka foliowa. Die Tüte. Sprzedawca.
Der Verkäufer. Przymierzalnia. Die Umkleidekabine. Używany. Gebraucht. Bezpłatny. Kostenlos. Zapakowany. Verpackt. Drogi. Teuer. Tani. Billig. Przymierzyć. Anprobieren. Przymierz to. Probier das an. Zapakować. Einpacken. Stać w kolejce. Schlange stehen. Stoję w kolejce. Ich stehe Schlange. Wymieniać, na przykład towar. Umtauschen. Zwracać. Zurückgeben. Płacić na przykład gotówką. Mit Bargeld zahlen. Albo po prostu mówcie ich zahle bar. Zapłacę gotówką. Ich zahle bar. Ogłoszenie reklamowe. Die Werbeanzeige. Skłaniać kogoś do kupna. Zum Kauf bringen. Krawiec. Der Schneider. Pranie. Die Wäscherei. Suszyć włosy. Föhnen. Kod PIN, kiedy wklepujemy przy bankomacie. Die Geheimzahl. Kantor wymiany. Die Wechselstube. Oszczędzać. Sparen. Wymieniać pieniądze w kantorze na przykład.
Das Geld wechseln. Przelewać pieniądze na czyjeś konto. Das Geld überweisen. Zamknięty. Geschlossen. Koszyk na zakupy. Der Einkaufskorb. Wystawa sklepowa. Das Schaufenster. Na wystawie sklepowej mówcie im Schaufenster. Klient. Der Kunde. I klientka w rodzaju żeńskim. Die Kundin. Nie napisałem tego. Jak widzicie, następnym działem będzie podróżowanie. Do usłyszenia.